Drodzy Państwo, zanim otworzymy uroczyście posiedzenie kolejnych obrad sesji Rady Powiatu, na dzisiejszej sesji przed otwarciem chcielibyśmy uhonorować młodzież z naszego powiatu, która osiągnęła niemały sukces. Warto o tym sukcesie powiedzieć, a ważność tego zdarzenia oraz powody, dla którego proszę Państwa o uwagę, przedstawi członek Rady Powiatu, pani Elżbieta Łojszczyk, którą serdecznie zapraszam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym przedstawić Państwu pewną drużynę z powiatu tomaszowskiego, a konkretnie chłopców z drużyny piłkarskiej MUKS Stal Niewiadów. Przygoda tej drużyny zaczęła się w 2012 roku. Wraz z reaktywacją klubu pojawiła się silna determinacja działaczy i rodziców na stworzenie młodzieżowej drużyny piłkarskiej z prawdziwego zdarzenia, która będzie mogła rywalizować z drużynami z powiatu tomaszowskiego i wytrenować swoich młodzieżowców do gry w seniorskiej drużynie. Z czasem okazało się, że jest w drużynie kilka perełek, dla których pokazywanie się w powiecie to zbyt mało. Pierwsze nabory uzupełniające, pokazowe treningi w Budziszewicach, Żelechlinku, Godaszewicach przyciągnęły do drużyny chłopców z wielu miejscowości. Dołączyli też chłopcy z Ujazdu, Wilkucic, Łaznowa, Popiela, Węgrzynowic. W 2016 roku zdobyli historyczny awans do drugiej ligi wojewódzkiej. Pierwszy raz w historii drużyny z gminy Ujazd, która grała na takim szczeblu. Już po awansie czterech utalentowanych zawodników odeszło do lepszych klubów. Między innymi GKS Bełchatów i Ceramika Opoczno. W pierwszym sezonie zajęli czwarte miejsce w lidze. Dobry wynik sprawił, że dołączyło do drużyny grono zawodników z takich klubów jak Mazowia Tomaszów Mazowiecki, APN Piotrków czy KKS Koluszki. Kolejny sezon zakończono na trzecim miejscu. Rok 2019 okazał się przełomowy. Sezon zaczęli od 8 kolejnych zwycięstw i już wtedy było wiadomo, że awans do pierwszej ligi wojewódzkiej jest w zasięgu ręki. Na pierwszym mistrzowskim miejscu, który zwieńczał 7 lat ciężkiej pracy i ogromnego zaangażowania drużyny, czterech z zawodników zadebiutowało w seniorskiej piłce na poziomie czwartej ligi. Przez 7 lat chłopaki zmierzyli się z około 80 drużynami, czy to w meczach sparingowych, czy turniejach. Część wyróżniających się chłopców dostała propozycję dalszego rozwoju w takich klubach jak GKS Bełchatów, SMS Łódź, Widzew Łódź. Jeden z wychowanków występuje już w GKS Bełchatów. Przeszedł również pomyślne testy do Jagiellonii Białystok, a kto wie, może zasili szeregi jednej z lepszych akademii piłkarskich w Polsce. Małe wiejskie kluby, szanowni Państwo, tak jak ten, potrzebują silnego wsparcia i promocji. Pierwsza liga to dla nich kolejne wyzwanie. Wyzwanie dla drużyny, zawodników, trenerów, działaczy, ale również rodziców. To zwiększone nakłady, wytężona praca. Konieczne będą dodatkowe obozy, treningi, ale przede wszystkim polepszenie dostępnej infrastruktury sportowej. Gratuluję w tym miejscu zawodnikom, trenerom, rodzicom i działaczom klubu ogromnych sukcesów, bo to jest sukces, szczególnie dla tych młodych chłopaków. Dziękuję bardzo. O wręczenie nagród poproszę pana starostę, poproszę radnych z miejscowości, w której chłopcy mają swój klub. I kogo? I członka zarządu pana Marka Kubiaka. Tak, bardzo proszę. Po kolei.
Zapraszamy Miłosza Wojtaszka. Zapraszamy Szymona Dębca. Zapraszamy Mikołaja Wojasa. Zapraszamy Mateusza Marusika. Zapraszamy Adriana Sadowskiego. Zapraszamy Wiktora Binka. Zapraszamy Jana Grada. Zapraszamy Jakuba Malinowskiego. Zapraszamy Błażeja Wojciechowskiego. Zapraszamy Krystiana Pokorę. Zapraszamy Kacpra Kwiatkowskiego. Zapraszamy Ernesta Jałmużnę. Zapraszamy Filipa Bogusa. Zapraszamy Macieja Majchrzaka. Zapraszamy Kacpra Głowackiego. Zapraszamy Marcjana Klimka. Zapraszamy Szymona Mąkole. Zapraszamy Marcela Witkowskiego. Wilkowskiego. I jeszcze zapraszamy Michała Lenarczyka. Zapraszamy trenera drużyny. Ja poproszę jeszcze o pana prezesa o dołączenie tutaj do...
Szanowni Państwo, otwieram obrady 8 sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim zwołanej na dzień 25 czerwca 2019 roku. Na wstępie uprzejmie przypominam, że posiedzenie Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim jest rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i wizerunek. Stosownie do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, uczestnicząc w posiedzeniu Rady Powiatu, wyrażacie Państwo tym samym zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi kworum niezbędne do przeprowadzenia ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie przybyłych gości, witam pana starostę pana Mariusza Węgrzynowskiego, wicestarostę pana Leszka Ogórka, witam panią Elżbietę Łojszczyk, pana Marka Kubiaka i pana Michała Czechowicza, członków zarządu. Witam serdecznie wszystkich państwa obecnych na dzisiejszym posiedzeniu. Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad 8 sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Stosownie do praktyk otrzymaliście Państwo porządek na tablety w odpowiednim czasie. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie porządku obrad? Nie widzę, a zatem informuję Państwa, że wpłynął wniosek od przewodniczącej komisji skarg i wniosków i petycji o wprowadzenie na dzisiejszą sesję dwóch dodatkowych punktów. Jeden z nich brzmi: rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania wniosku według właściwości. Dotyczy zamieszczenia dodatkowych zabezpieczeń na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Legionów. Drugi punkt: rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania wniosku według właściwości dotyczy nabycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. Ponadto wpłynął wniosek, a właściwie pismo od Zarządu Powiatu o wprowadzenie do porządku sesji punktu: rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania gminie Czerniewice zadania własnego powiatu z zakresu dróg powiatowych. A zatem, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania za pomocą tabletów kolejno wniesionych nowych punktów do posiedzenia dzisiejszej sesji. Kto z Państwa jest za rozszerzeniem otrzymanego wcześniej porządku o punkt rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania wniosku według właściwości dotyczy zamieszczenia dodatkowych zabezpieczeń na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Legionów, zechce oddać głos. Nie wiem. Ja głosowałam. Szanowni Państwo, 22 osoby są obecne, 20 osób głosowało za, 2 w czasie głosowania nieobecne. Dziękuję uprzejmie, a zatem kolejny punkt wprowadzamy do porządku. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku dzisiejszego posiedzenia kolejnego punktu rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania wniosku według właściwości dotyczący nabycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, zechce zagłosować z użyciem tabletu.
Dziękuję. 21 osób za. Kto z Państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku dzisiejszego posiedzenia o punkt zgodny z pismem Zarządu Powiatu o rozszerzenie w następującej kwestii? Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania gminie Czerniewice zadania własnego powiatu z zakresu dróg powiatowych. Zechce oddać głos przy użyciu tabletu. Bardzo dziękuję. Wszyscy obecni na sali oddali głos za. Dziękuję uprzejmie. A zatem proszę Państwa, przystępujemy do kolejnych punktów porządku sesji. Porządek według przyjętych dodatkowych punktów przedstawia się w dniu dzisiejszym następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie 8 sesji Rady Powiatu. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Punkt trzeci. Przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z obrad 7 sesji Rady Powiatu. Punkt piąty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2019-2023. Punkt szósty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3-letniego pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim w 4-letnie pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Prezydenta Ignacego Mościckiego 22/24. Punkt siódmy. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3-letniego drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim w 4-letnie drugie liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Jałowcowej 10. Punkt ósmy. Rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3-letniego trzeciego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Chojnowskiego w Tomaszowie Mazowieckim w 4-letnie trzecie liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Chojnowskiego w Tomaszowie Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nadrzecznej 17/25. Punkt 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3-letniego czwartego liceum ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w 4-letnie czwarte liceum ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strefowej 3. Punkt 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3-letniego 5 liceum ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w 4-letnie 5 liceum ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 29. Punkt 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim w 4-letnim liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Stanisława Staszica z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 57/61. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4-letniego liceum plastycznego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim w 5-letnie liceum sztuk plastycznych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strefowej 3. Punkt 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4-letniego technikum nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w 5-letnie technikum nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 29. Punkt 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4-letniego technikum nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim w 5-letnie technikum nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Stanisława Staszica z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 57, łamane na 61. Punkt 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4-letniego technikum nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w 5-letnie technikum nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 imienia Jana Pawła II z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Legionów 47. Punkt 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4-letniego technikum nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim w 5-letnie technikum nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strefowej 3. Punkt 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4-letniego technikum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim w 5-letnie technikum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nadrzecznej 17, łamane na 25. Punkt 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, ulica Świętego Antoniego 29 oraz jej likwidacji. Punkt 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie powiatu tomaszowskiego. Punkt 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania gminie Czerniewice zadania własnego powiatu z zakresu dróg powiatowych. Punkt 21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania wniosku według właściwości dotyczy zamieszczenia dodatkowych zabezpieczeń na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Legionów. Punkt 22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania wniosku według właściwości dotyczy nabycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. Punkt 23. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na rok 2019. Punkt 24. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2019-2038. Punkt 25. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z działalności w okresie pomiędzy 7 a 8 sesją Rady Powiatu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Punkt 26. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 27. Sprawy różne. Punkt 28. Zamknięcie obrad 8 sesji. Szanowni Państwo, punkt 1, 2 i 3 został zrealizowany.
Przystępujemy zatem do punktu czwartego, to jest przyjęcie protokołu z obrad 7 sesji Rady Powiatu. Protokół został wyłożony do wglądu przed posiedzeniem dzisiejszej sesji oraz przesłany Państwu drogą elektroniczną. Czy są uwagi do protokołu? Dziękuję, nie widzę, nie słyszę. A zatem, jeżeli nie ma uwag, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego posiedzenia. Przystępujemy do punktu piątego. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2019-2023. Zapraszam pana dyrektora Więckowskiego. Uprzejmie proszę o przedstawienie projektu uchwały. Sam program, treść tego programu otrzymaliście Państwo drogą elektroniczną, a stosowne merytoryczne komisje rozpatrywały tenże program na swoich posiedzeniach. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Odczytam zatem projekt uchwały. Uchwała numer kolejny Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2019-2023. Na podstawie, tutaj następuje podstawa prawna, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2019-2023 określony w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, przewodniczącego tejże komisji, pana Mariusza Strzępka. Opinia komisji w zakresie przedłożonej uchwały jest pozytywna. Bardzo dziękuję. Czy któraś z innych komisji również przygotowała opinię w tym zakresie? Nie. A zatem, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do pana naczelnika? Bardzo proszę. Dziękuję. A zatem przystępujemy do głosowania. Bardzo Państwa proszę o głosowanie z użyciem tabletów. Bardzo dziękuję. Wszyscy obecni radni oddali głos za. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, przed nami pakiet uchwał nazwanych, nazwijmy je oświatowych. Serdecznie zapraszam panią Beatę Stańczyk, naczelnika Wydziału Oświaty, która zaprezentuje nam kolejno te uchwały. Komisja Oświaty bardzo szczegółowo rozpatrywała wszystkie te uchwały, a ja chciałabym Państwu zaproponować pewne uproszczenie. Konsultowałam to z panem radcą prawnym. Otóż, szanowni Państwo, uchwały, które za chwileczkę zostaną zaprezentowane, są to uchwały wynikające z reformy oświatowej. Dotyczą one przekształcenia z dotychczasowych 3-letnich liceów w 4-letnie oraz z dotychczasowych 4-letnich w 5-letnie technika. Jeśli Państwo wyrazicie zgodę, to chcę prosić, żeby pani naczelnik przeczytała w całości treść pierwszej uchwały, a wszystkie kolejne proszę tylko o zasygnalizowanie, jakiej szkoły to dotyczy, a my będziemy przystępować do głosowania. Bardzo proszę,
Proszę panią naczelnik o zaprezentowanie pierwszej uchwały. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, przedstawię projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3-letniego pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim w 4-letnie pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Prezydenta Ignacego Mościckiego 22/24. Tu następuje podstawa prawna, paragraf pierwszy. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2019 roku 3-letniego pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim w 4-letnie pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Prezydenta Ignacego Mościckiego 22/24. Paragraf drugi. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski 4-letniego pierwszego liceum imienia Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Prezydenta Ignacego Mościckiego 22/24. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy jedno uzasadnienie przeczytać pani przewodnicząca, czy nie? Bardzo proszę, przy tej pierwszej. Jedno, bardzo tak, proszę. To pierwsze. Uzasadnienie. Z początkiem roku szkolnego 2019-2020 wchodzi w życie kolejny etap reformy systemu edukacji, która rozpoczęta została w 2017 roku. Jego skutkiem będzie wydłużenie okresów edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych z 3 do 4 lat w liceach ogólnokształcących. Artykuł 18 ustęp 1 punkt 2 litera a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe przewiduje funkcjonowanie w systemie oświaty po reformie 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Zgodnie z artykułem 146 ustęp 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasowe 3-letnie licea ogólnokształcące w terminie do 30 listopada 2019 roku w drodze uchwały stwierdza jej przekształcenie. Na mocy artykułu 146 ustęp 3 cytowanej ustawy niniejsza uchwała stanowi akt założycielski przekształconej szkoły, o której mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały. Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana Leona Karwata, przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o opinię komisji. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał przygotowane przez Wydział Edukacji. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Dziękuję. A zatem przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, z wykorzystaniem tabletu oddajecie państwo głos. Przepraszam, jest głos w dyskusji. Oddaję głos radnemu panu Łuczakowi Pawłowi. Dziękuję pani przewodnicząca. Na oświacie, tym bardziej reformy, słabo się znam, ale w związku z tym, że nie ma pytań, ośmielam się zapytać. Pani naczelnik, jak pani ocenia przygotowania naszego tutaj powiatu do przekształcenia tych szkół? Czy nabór już się rozpoczął, z tego co wiem, do szkół? Czy jest szansa, że unikniemy godzin lekcyjnych do 20, zajęć WF-u na korytarzach, salach, nie wiem, wynajętych, przechodzenia uczniów ze szkoły, na przykład drugiego liceum do szkoły dziewiątki, teraz mówię starą nazwą, przepraszam. Ale to jest nowa też nazwa, pani. Też, no i super, bardzo się cieszę, pani naczelnik, że to jest nowa nazwa. Bardzo się cieszę. Więc chciałbym dopytać, czy już jesteśmy przygotowani na to, bo zgodnie ze słowami pani minister, które mnie ogromnie zaniepokoiły, wszelkie niedociągnięcia, jakie wynikają z tej reformy, leżą po stronie samorządów. Więc jak to pani przewiduje, jak to będzie u nas wyglądało? Dziękuję bardzo. Szanowny panie radny, przepraszam, nigdy tego dotąd nie robiłam, ale to nie jest pytanie w temacie. Ja rozumiem, że to pytanie mogłoby paść w sprawach różnych. My procedujemy nad przekształceniem szkół i w moim przekonaniu
to pytanie nie w tym momencie. Poproszę tak, pani przewodnicząca tak uważa, że to nie przekształcenia szkół i to, co się będzie w nich działo później, nie dotyczy tego. To znaczy uważam, że pytanie nie jest związane z projektem uchwały. Uchwała stricte jest dobrze, wynikiem... Przepraszam, pani przewodnicząca, oczywiście zadam je w sprawach różnych, bardzo tak proszę. Jak pani sugeruje. Bardzo proszę. A zatem przystępujemy, proszę państwa, do głosowania. Proszę o oddanie głosu z użyciem tabletu. Dziękuję. Przy jednym głosie wstrzymującym 21 głosów za. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani naczelnik, tak jak powiedzieliśmy, proszę tylko wskazać szkołę i rodzaj przekształcenia. Już bez uzasadnienia nie będę również zadawała pytania panu przewodniczącemu, który jak gdyby wypowiedział się w kwestii wszystkich kolejnych projektów uchwał. Bardzo proszę. Kolejny projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3-letniego 2 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim w 4-letnie 2 Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Jałowcowej 10 i pozostałe zapisy są tak jak w pierwszej. Serdecznie dziękuję. Czy w temacie samej uchwały jest pytanie? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Bardzo dziękuję. Przy jednym głosie wstrzymującym 21 radnych opowiedziało się za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję państwu bardzo. Panią naczelnik proszę o zaprezentowanie kolejnej uchwały. Projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3-letniego 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Chojnowskiego w Tomaszowie Mazowieckim w 4-letnie 3 Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Chojnowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nadrzecznej 17/25. Dziękuję serdecznie. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Tak, podobnym stosunkiem głosów 21 za przy jednym wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejny projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3-letniego 4 Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w 4-letnie 4 Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strefowej 3. Zapis uchwały jest tak jak we wcześniejszych, tylko pozwolę sobie dodać, że do tego liceum na razie nie prowadzimy naboru, ale w strukturach szkoły ono jest. Bardzo dziękuję. Poproszę o głosowanie. Dziękuję. Stosunkiem głosów 21 za przy jednym wstrzymującym się państwo radni przyjęli kolejną uchwałę. Poproszę o zaprezentowanie kolejnej uchwały. Projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3-letniego 5 Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim 4-letnie 5 Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 29. Tutaj też nie prowadzimy naboru, ale w strukturach szkoły takie liceum jest. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję państwu.
Wyniki głosowania: 21 za, 1 głos wstrzymujący się. Dziękuję. Poproszę o kolejny projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim, 4-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim, wchodzącego w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Stanisława Staszica z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 57/61. Bardzo dziękuję. Poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania: 21 za, 1 głos wstrzymujący się. Panią Naczelnik, poproszę o kolejny projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4-letniego liceum plastycznego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim w 5-letnie liceum sztuk plastycznych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim, wchodzące w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strefowej 3. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Wynik głosowania: 21 za, 1 głos wstrzymujący się. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego pakietu tak zwanych uchwał oświatowych, tyle tylko, że dotyczyć będą techników. Ta sama zasada. Uprzejmie proszę o przeczytanie w całości pierwszej uchwały dotyczącej techników. Projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4-letniego technikum nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w 5-letnie technikum nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, wchodzące w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 29. Tu następuje podstawa prawna, paragraf pierwszy. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2019 roku 4-letniego technikum nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w 5-letnie technikum nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, wchodzący w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 29. Paragraf drugi. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski 5-letniego technikum nr 1 wchodzącego w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 29. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie jest bardzo zbieżne do tego z liceum, tylko tam jest wskazane, że z 4-letniego na 5-letnie. To nie wiem, czy czytać, czy... Myślę, że nie. Jak gdyby ta sama zasada, tak, tylko tak, techniku. Serdecznie dziękuję. Pani Naczelnik, bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Wyniki głosowania: 21 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Bardzo proszę, pani naczelnik, kolejna uchwała dotycząca techniku. Projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4-letniego technikum nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim w 5-letnie technikum nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, wchodzące w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Stanisława Staszica z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 57/61. Tu następuje. To może tylko tytuł bez to samo. Tak, serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 21 głosów za, 1 wstrzymujący się, a panią naczelnik poproszę o kolejny projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4-letniego technikum nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w 5-letnie technikum nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, wchodzący w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 imienia Jana Pawła II z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Legionów 47. Dziękuję. Państwa proszę o głosowanie.
Dziękuję. Wyniki głosowania: 21 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Panią Naczelnik, proszę o kolejny projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4-letniego technikum nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim w 5-letnie technikum nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim wchodzące w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strefowej 3. Dziękuję. Proszę Państwa o głosowanie. Dziękuję. Stosunek głosów 21 za, 1 wstrzymujący się. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Pani Naczelnik, kolejny projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4-letniego technikum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim w 5-letnie technikum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim wchodzące w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 8 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nadrzecznej 17/25. Dziękuję. Zapraszam do głosowania. Dziękuję. Wynik głosowania jest tożsamy jak poprzednio. Dziękuję Państwu. Proszę Panią Naczelnik, kolejny projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, ulica Świętego Antoniego 29 oraz jej likwidacji. Tu następuje podstawa prawna, paragraf pierwszy. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku, punkt pierwszy, wyłącza się Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, ulica Świętego Antoniego 29, punkt drugi, likwiduje się Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Może odczytam uzasadnienie, Pani Przewodnicząca. Bardzo dziękuję, dobrze? Bo ta uchwała nieco różni się od wcześniejszych. Tak. Bardzo proszę. Uzasadnienie. Artykuł 89 ustęp 1 ustawy Prawo oświatowe stanowi, iż szkoła publiczna może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę. Organ ten jest zobowiązany na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów, jeśli w szkole akurat prowadzi się zajęcia edukacyjne i właściwego kuratora oświaty. Z uwagi na fakt, iż szkoła nie prowadziła naboru, to też nie było uczniów i rodziców uczniów, których należałoby powiadomić. Łódzki kurator oświaty pozytywnie zaopiniował uchwałę nr 5/41/2019 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, ulica Świętego Antoniego 29. Stosownie do artykułu 18 ustęp 1 punkt 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku w systemie oświaty nie funkcjonują zasadnicze szkoły zawodowe, w związku z czym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Bardzo dziękuję. Nie pytam również Pana Przewodniczącego, znana jest opinia komisji. Natomiast z uwagi na nieco inną specyfikę tej uchwały pytam Państwa Radnych, czy ktoś z Państwa Radnych w zakresie tej uchwały ma pytania bądź chciałby zabrać głos. Bardzo proszę. Dziękuję, a zatem przystępujemy do głosowania. Jest głos, przepraszam. Ja chciałbym spytać, ponieważ nie... Pan radny pozwoli, że zachowamy procedury. Poprosiłem. Udzielam głosu panu Mirosławowi Banasiakowi. Bardzo dziękuję. Proszę. Chciałbym spytać, ponieważ nie bardzo zrozumiałem, czyli co, likwidacja zasadniczych szkół zawodowych powoduje, że nie mamy na tym poziomie w ogóle nauczania w Tomaszowie Mazowieckim i w województwie łódzkim? Dziękuję. Jeżeli chodzi o kształt, mamy szkoły branżowe. Mamy szkołę branżową, kolokwialnie powiem, gastronomiku i szkołę branżową w samochodówce. Natomiast w mechaniku, że tak powiem, od dłuższego czasu została nam taka zasadnicza szkoła zawodowa, do której ostatni nabór bodajże był w 2001 roku. I ta szkoła, no należało, że tak powiem, uporządkować i dlatego ta likwidacja. W miesiącu lutym przyjmowaliście Państwo intencyjną uchwałę w tym temacie. Także jeżeli chodzi o kształcenie branżowe, jak najbardziej prowadzimy.
Nawet bardzo ładnie się samochodówka w tym zakresie rozwija, bo najwidoczniej tam aż 3 klasy uda nam się na poziomie otworzyć. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zadać pytanie? Dziękuję. A zatem proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 22 głosy za, 1 głos wstrzymujący się. Serdecznie Państwu dziękuję, a Panią Naczelnik poproszę o ostatnią już uchwałę, o projekt uchwały w tym zakresie. Projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu tomaszowskiego. Tu następuje podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez powiat tomaszowski od dnia 1 września 2019 roku. Punkt pierwszy. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jarosława Dąbrowskiego z klasami 3-letniego liceum ogólnokształcącego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Prezydenta Ignacego Mościckiego 22/24. Punkt drugi. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego z klasami 3-letniego liceum ogólnokształcącego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Jałowcowej 10. Punkt trzeci. Trzecie liceum ogólnokształcące imienia pułkownika Stanisława Chojnowskiego z klasami 3-letniego liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 8 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nadrzecznej 17/25. Punkt czwarty. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Stanisława Staszica z klasami 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 57/61. Punkt piąty. Liceum Sztuk Plastycznych imienia Stanisława Wyspiańskiego z klasami 4-letniego liceum plastycznego wchodzącego w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strefowej 3. Punkt szósty. Piąte liceum ogólnokształcące wchodzące w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki z klasami 3-letniego liceum ogólnokształcącego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 29. Punkt siódmy. Czwarte liceum ogólnokształcące wchodzące w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6 z klasami 3-letniego liceum ogólnokształcącego z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strefowej 3. Punkt ósmy. Technikum nr 1 wchodzące w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki z klasami 4-letniego technikum z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 29. Punkt dziewiąty. Technikum nr 2 wchodzące w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Stanisława Staszica z klasami 4-letniego technikum z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 57/61. Punkt dziesiąty. Technikum nr 3 wchodzące w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 imienia Jana Pawła II z klasami 4-letniego technikum z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Legionów 47. Punkt 11. Technikum nr 5 wchodzące w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6 z klasami 4-letniego technikum z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strefowej 3. Punkt 12. Technikum nr 6 wchodzące w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 8 z klasami 4-letniego technikum z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Nadrzecznej 17/25. Punkt 13. Branżowa szkoła pierwszego stopnia nr 2 wchodząca w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Stanisława Staszica z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 57/61. Punkt 14. Branżowa szkoła pierwszego stopnia nr 3 wchodząca w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 imienia Jana Pawła II z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Legionów 47. Punkt 15. Branżowa szkoła pierwszego stopnia nr 6 wchodząca w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 6 z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strefowej 3. Punkt 16. Branżowa szkoła pierwszego stopnia funkcjonująca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Malejowej 1/13. Punkt 17. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy funkcjonująca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Malejowej 1/13. Punkt 18. Policjalna szkoła nr 2 wchodząca w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Stanisława Staszica z siedzibą w Tomaszowie
Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Świętego Antoniego 57 przez 61. Punkt 19. Policjalna szkoła dla dorosłych nr 1 wchodząca w skład zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 imienia Jana Pawła II z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Legionów 47. Punkt 20. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonująca w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Majowej 1 przez 13. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół, o których mowa w paragrafie 1, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Łódzkiego. I uzasadnienie? Bardzo dziękuję. Myślę, że uzasadnienie jest jak gdyby kwintesencją wcześniej podejmowanych uchwał, tak. Prawda? Bardzo dziękuję pani naczelnik. Szanowni państwo, bardzo proszę o głosowanie. Tylko dodam, że uchwała uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty. Dziękuję. 22 głosy za, 1 głos przeciwny, przy braku głosów wstrzymujących, tak mi się wydaje. Dziękuję państwu, dziękuję pani naczelnik. Zapraszam państwa do procedowania punktu 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania gminie Czerniewice zadania własnego powiatu z zakresu dróg powiatowych. Zapraszam panią dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, panią Beatę Zysiak, do zaprezentowania. Jest zastępstwo pana Marcina. Zapraszam do zaprezentowania projektu uchwały. Witam państwa serdecznie. Chciałbym przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania gminie Czerniewice zadania własnego powiatu z zakresu dróg powiatowych. Tu podstawa prawna następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się powierzyć gminie Czerniewice zadanie własne powiatu w zakresie zarządzania drogami dotyczące zadania pod nazwą budowa utwardzonego pobocza oraz ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4304 ulica Mazowiecka w miejscowości Czerniewice. Paragraf drugi. Przekazanie zadania, o którym mowa w paragrafie pierwszym, nastąpi na mocy porozumienia między gminą Czerniewice a powiatem tomaszowskim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeczytam teraz uzasadnienie do projektu uchwały. Wójt gminy Czerniewice, działając w imieniu i na rzecz gminy Czerniewice, wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przejęcie zadania własnego powiatu w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Czerniewice, ulica Mazowiecka. Na przejętym odcinku drogi planowana jest budowa utwardzonego pobocza oraz ścieżki rowerowej, które będą miały wpływ na podniesienie bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku. W związku z powyższym stosowne jest podjęcie uchwały w tej sprawie. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu o opinię w przedmiotowej sprawie. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Piotra Kagańczywicza, przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego o opinię w przedmiotowej sprawie. Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę, radny Marek Parada. Ja mam takie pytanie, jeżeli teraz podejmiemy uchwałę o przekazaniu tego odcinka drogi, czy to się wiąże później, że gmina Czerniewice będzie miała ten zasób tego odcinka w utrzymaniu, odśnieżaniu i tak dalej? To znaczy w projekcie tej uchwały nie ma, w porozumieniu ustalimy zasady, ale nie było takich zamiarów. Było to tylko przekazanie na rzecz gminy w celu wykonania tej inwestycji. Czyli w celu wykonania inwestycji? Tak, ponieważ tam na tym odcinku mamy też w zeszłym roku przeprowadzoną inwestycję, na której mamy trwałość projektu i nie za bardzo możemy, że tak powiem, przekazywać sobie w utrzymanie.
Rozumiem, dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Dziękuję, a zatem proszę o głosowanie z użyciem tabletów. Dziękuję bardzo. Dwudziestu trzech radnych zagłosowało pozytywnie za zaprezentowanym projektem uchwały. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję panu. W punkcie 21, szanowni państwo radni, nastąpi rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania wniosku według właściwości dotyczy zamieszczenia dodatkowych zabezpieczeń na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Legionów. O przedstawienie projektu uchwały poproszę przewodniczącą Komisji Skarg i Wniosków i Petycji panią Martynę Wojciechowską. Dziękuję. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przekazania wniosku według właściwości. Następuje podstawa prawna, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku z dnia 18 czerwca 2019 roku o zamieszczenie dodatkowych zabezpieczeń na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim i przekazuje wniosek do rozpatrzenia zgodnie z właściwością staroście tomaszowskiemu. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia wnioskującego o sposobie załatwienia pisma. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W dniu 19 czerwca 2019 roku do Starostwa Powiatowego do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim wpłynął wniosek o zamieszczenie dodatkowych zabezpieczeń na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim. Zgodnie z artykułem 241 KPA przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. Zgodnie z artykułem 241 paragraf 1 KPA wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Zgodnie z artykułem 243 KPA, jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawca. Mając na względzie powyższe unormowania prawne, stosownie do artykułu 243 KPA przedmiotowy wniosek przekazuje zgodnie z właściwością do starosty tomaszowskiego. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Dziękuję. Zapraszam państwa do głosowania z użyciem tabletu. Dziękuję. Wynik głosowania 23 głosy za. Szanowni państwo, przystępujemy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przekazania wniosku według właściwości dotyczy nabycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. O przedstawienie projektu uchwały także poproszę panią Martynę Wojciechowską, przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. To jest na podobnej zasadzie jak poprzednia uchwała. Projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie przekazania wniosku według właściwości. Na podstawie artykułu 12, tutaj następuje podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku z dnia 4 czerwca 2019 roku o nabycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym i przekazuje wniosek do rozpatrzenia zgodnie z właściwością staroście tomaszowskiemu. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia wnioskującego o sposobie załatwienia pisma. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie. W dniu 13 czerwca 2019 roku do Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu wpłynęło pismo pana J.J. zatytułowane Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. Z treści pisma wynika, że jest to wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 781/1 oraz numerem 780 położonej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa w roku 1981. Zgodnie z artykułem 241 KPA przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Zgodnie z artykułem 241 paragraf 1 wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Mając na względzie fakt, że przedmiotowe pismo zatytułowane Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym nie jest wnioskiem w rozumieniu artykułu 241 KPA, w związku z artykułem 243 przekazuje się pismo według właściwości do starosty Tomaszowskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Bardzo proszę, pan radny Paweł Uczak. Dziękuję pani przewodnicząca. O jaki teren tu chodzi? Proszę o odpowiedź pani Martyno. Chodzi tutaj o teren wzdłuż ulicy Oskara Lange, tam niedaleko stacji benzynowej. Tutaj jeśli chodzi o szczegóły, to czy jest z nami pani Adelaida Karp? Tak ewentualnie moglibyśmy poprosić tutaj o szczegóły. Panie radny, tutaj pani pracownica biura mówi, że że państwo macie ten materiale jest napisane. Jakoś nie znalazłem, doszukam. W samym wniosku, nie, to jest ulica Oskara Lange. No, ulica Oskara Lange ma 1,8 kilometra, także chciałem dokładniej. Znaczy to już się nazywa Wandy Panfil, tak oczywiście. Przy stacji benzynowej. Bardzo proszę, widzę, że jest pracownik merytoryczny. Bardzo panią proszę o przybliżenie tej problematyki. Zapraszam. Witam państwa. To jest dokładnie tak, jak pan radny Żegota powiedział. To były wywłaszczane tereny pod ulicę Wandy Panfil. Człowiek, od którego było wywłaszczone, dostał nieruchomość zamienną i część miał wypłacone odszkodowanie. W związku z tym, że konieczne do zwrotu jest zwrot nieruchomości zamiennej, nie mógł skorzystać ze zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Na chwilę obecną, gdyby powiat podjął decyzję o sprzedaży tej nieruchomości, faktycznie ma uprawnienia, żeby nabyć w trybie bezprzetargowym. Była ta sprawa przedstawiona na zarządzie. Zarząd podjął decyzję o wizji w terenie i później podejmie decyzję, czy ta nieruchomość zostanie, że tak powiem, będzie podlegała zbyciu. Jest to nieruchomość, to są dwie działki, nie pamiętam już, 300 i 600 metrów chyba. Tam niedaleko tego parkingu naprzeciwko policji. Także to są działki w ciągu poszerzenia ulicy Wandy Panfil. Tam jest sytuacja, że była nieruchomość zamienna. To nie jest jak jest sytuacja, kiedy jest odszkodowanie i wtedy jest zwrot wypłaconego odszkodowania za wywłaszczenie, a tutaj była dodatkowo nieruchomość zamienna. Więc trochę to jest inna sytuacja. To nie mamy takiej, że mamy niezrealizowany cel wywłaszczeniowy, w związku z tym my zwracamy natomiast ten, który był wywłaszczony, wypłaca. Szanowni państwo, bardzo sobie cenię kompetencje tylu radnych, ale proszę trzymać się pewnego porządku. Jeżeli ktoś chce zabierać głos, proszę to stosownie zgłaszać. Jeśli tu mogę jeszcze wtrącić odnośnie zwrotu, teraz zmieniły się przepisy i jeżeli jest nieruchomość powyżej 20 lat, to też nie przysługuje już zwrot. Teraz w maju się zmieniły przepisy. Także... Czy radny jest usatysfakcjonowany odpowiedzią, czy będziemy jeszcze dopytywać może inne osoby, które chciałyby zabrać w tej sprawie głos? Pytający.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych w tej tematyce chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie, a zatem przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. 23 głosy za.